Ej, ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Battlefield 4. Zobaczymy, jak uda się na tej mapie pograć zwiadowcą. Nie jest idealne. Szczerze mówiąc, mam dosyć duży problem w odnalezieniu się w Battlefieldzie 4 na tych mapach z zwiadowcą. Dużo lepiej gra mi się szturmowcem, kimś trochę bardziej aktywnym. Macie tam czołg przeciwnika na zachód od was. No ale cóż, spróbujemy. Skupimy się na rozkładaniu znaczników. Zwłaszcza jest mi trudno, ponieważ ostatnio wybieram normal, bo on skłania do bardziej strategicznej rozgrywki. Głównie dlatego, że jest minimapa, można oznaczać cele. Sens mają tłumiki, sens mają czujniki ruchu. Sami rozumiecie. Śmiertelny łajdak. Musimy się gdzieś schować, musimy się gdzieś schować. Tam jest czołg. Fatalna sprawa. Dobra, mamy znacznik odrodzeń. Tam rzeczy okropne się dzieją. Powinienem stąd spadać. Moim zadaniem jest rozłożenie znacznika tak. Nie, nie chcę tak stać. Już będzie lepiej. Jest takie rozłożenie znacznika, by moi przeciwnicy, znaczy moi sojusznicy, mogli się szybko odradzać. Takie mam zadanie. Natomiast teraz Holender boję się stąd ruszyć. Jesteś na diabła. Ktoś cię zastrzelił? Mam cichą nadzieję, że tak. Zauważono wrogiego drona. Pięknie, pięknie nerwowo. We wszystkich celach ma to co chcę dać do was. Tam się odbywa jakieś straszne strzelanie. Przyleciał do nas czujnik ruchu. Zróbmy dokładnie to samo. Dobra, trzeba stąd uciekać. To jest potworne, potworne miejsce. Myślałem, że to okno. Ale nie. Zerknę okiem na całą mapę. Znajdujemy się w punkcie A. Myślę, że korzystniej byłoby dla mnie zająć się punktem B. On jest bardziej centralnie ułożony. Pytanie, jak stąd wyjść teraz? Nieprzyjacielski pocisk! Jak stąd wyjść i przeżyć? Na razie żyjemy. Są to nasze czołgi. Z tragedii nie ma. Rany boskie. Potwornie strzelają. Musimy się udać mniej więcej. Albo jestem ślepy, albo kompletnie nie mogę zobaczyć punktu B na mapie. Jest wielce prawdopodobne, że jestem ślepy. Wysoko. Tam strzelają snajperzy. Tędy nie przejdę. Tu się dzieją na dachu potworne rzeczy. Prawdę powiedziawszy, nie ja jestem od tego, by sobie radzić. Chociaż właściwie to ja jestem od tego, aby sobie radzić z nimi. Powtarzam, wrogi pocisk w drodze. Mają tam śmigłowiec na zachód od waszych aktualnych pozycji. Nie.
za nami jest człowiek. Cel prawo został właśnie zneutralizowany. Spróbujmy tu przetrwać. Zostawię tu znacznik. Moi zwiadowcy raczej się ucieszą, ale w takim miejscu, żeby nie można było go zobaczyć. Jestem, skąd tu strzelają? Strasznie łupią. A to śmigłowiec tak do nas. W walce ROK kontra śmigłowiec wygrał śmigłowiec. Pan Filuta. Dodatkowo myślałem, że pan, że gorzej to będzie niż pan Filuta. No, no dobra. W gruncie mamy A, B i C. Mam go. Tam nadechodziły się rzeczy straszne. Straciliśmy A. Tu nasi. No i mamy piękne widoki dosyć. Strzelanie stąd to była loteria. To, że trafiłem pierwszym strzałem, to był cud. Świetnie, to mogę ich jedynie postraszyć tam, nie? Niezły jest to. Cuda się dzieją, nie powinienem tu być. Tak jest. Pytanie, czy ktoś mnie zobaczy. Właściwie mamy dosyć blisko drabinkę. Dobrze, tu niech będzie. Nie będzie prosta sprawa, ale to jest jedyne przejście. Skarabin szturmowy. Z karabinem szturmowym nie wygram z tej odległości. Skubaniec! No tak. Nie mam tłumika, było mnie widać. Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, bo mogłem. Przecież wiedziałem, że tu jest dużo przeciwników w tej okolicy. Teraz zrobić, zabili go? No szkurde, Felek. Oczywiście on mnie musiał oznaczyć, no. No byłem przyszpilony od samego początku. Nie mogło być inaczej. No dobra, cały czas mamy ten znacznik o drodze. Ryzykować po raz kolejny? To może być głupota straszna. Teraz trzeba stąd spadać. Cel prawo, neutralizowany. Dobra. Posiedzę tu chwilę. Dostał pełną salwę w klatę, ale...
Al. Ma swoje wady. Można trafić kolesia 4 razy z karabinu, z ciężkiego karabinu. Twarz. I czy w klatkę i przeżyje. Cel Alfa pod kontrolą. Przyjęliśmy Alfę. Dobra. A, B, C nasze? Dobrze, dobrze, wszystko się zgadza. Już wiem, czemu nie mogłem bez zobaczyć. Gdzieś tam, kurde, w kosmosie. Jak widzicie, jeszcze nie znam map na tyle, by doskonale się orientować. Żołnierz, droga na wschód od was! Ma karabin maszynowy! Będę położył tam kolesia. Czołg. Drogi czołg! Tracimy systemy śledzenia i łączności! Będzie tu stał i czekał. No dobra, niestety nie poradzę. Nie mogę nawet oznaczyć faceta, no. Cholera. Iść czy czekać? Czekać czy iść? Ten brawo został zneutralizowany. A, już wiem. Koleś się na mnie zrespawnował. I dlatego facet mnie zobaczył. Z chwilę zbaraniałem kompletnie. No dobra, trudno. Teraz ich pozabijam! Boże drogi. Z tak pięknej skradanki się rzeźnia straszna zrobiła. Uwaga na południe, masz zamkałem tę drogę. Uczynniki ruchu. Wypadałoby ich użyć od czasu do czasu, nie? Zwłaszcza jak się wybieram do biegania po takiej potwornie szerokiej ulicy. Zauważyłem nieprzyjacielski czołg. Macie go od wschodu. Spadamy. To było głośne strzelanie. Do wszystkich straciliśmy cel Charlie. Zauważyłem drogi czołg. Na wschód od was. Uważajcie! Muszą siedzieć na dachu. Nie widzę tego inaczej. Co prawda punkt A jest... poniżej, ale... czyszczony, tak? Wyczyszczony. Widzę wrogiego KMIS-tę, rzut beretem na szkoda, że nie mogę sam tutaj zająć tego stanowiska. Uha! Też ciekawe miejsce. Dobrze mnie nie zauważył. Dosyć swobodny. Tu strzelają, ale tu nasz. Straciliśmy C, ale to już chyba niczego nie zmieni. Cel Alfa zneutralizowany! Zauważyłem drogi śmigłowiec. Zaraz na wschód od waszych pozycji. No i tam i strzela. Nic nie robi dla swojego teamu. Cel Alfa został przejęty. Tylko liczy na to, że zainkasuje jakieś punkty. To była interesująca potyczka. 1, 2, 3.